Podczas jednej z transmisji na żywo wspomniałeś, że masz radykalne poglądy. Rozwiniesz to? Oj, jak ma to iść na YouTube? Na YouTube? YouTube, no mówiłeś, że będziemy jechać, no właśnie, grubej rurem mniej więcej. Więc... A mi melodia zagrała w głowie tej piosenki, no. To... Ale my dziadki jesteśmy, Kubuś. Może. Już jestem. O. Postawił. O, żeś to se uchwycił, chłopie. Sam to powiedziałeś, ja cię w nic nie chcę wpędzać. Rozpoczynamy nagranie, już się nagrywa. Najwyżej to wytniesz, albo nie wiem co. Nie, nic nie będziemy wycinać, idziemy na żywioł. Także witamy się z państwem, którego tutaj nie ma, bo transmisja będzie nadawana po fakcie, ale... Wczoraj, po wczorajszych przygodach, jakie mieliśmy z Kubą odnośnie transmitowania, to bardzo się cieszę, że jednak jest i obraz, i dźwięk, i ja to też, nie najgorszej jakości. Jest to pewien kompromis, tak? Ale, tak. No, ale to chyba nic lepszego nie wymyślimy. No, można też z tym OBS-em popróbować, ale na ten moment no, i tak transmisji na żywo nie zrobimy. Tak, głównie wszystko się rozbija o jakość mojego internetu telefonowego, ponieważ nie mam innego, tylko transmisję danych z telefonu, a to nie uciągnie niestety transmisji audio-wideo, ale taka opcja, jaka została nam, myślę, że nie jest zła. Poza tym liczy się przecież treść, prawda? I o mój brak też tego, subskrypcji, bo YouTube sobie jakieś dziwne kryteria wytworzył. No właśnie. Jakby to powiedzieć, nie lubię z tego zagadnienia. Tak. Okej, okay, no to będzie to wywiad z Czesławem, który przygotowałem i w sumie wyszło to jakoś tak spontanicznie. No ale myślę, że będzie to ciekawe, no bo to w tym wywiadzie będzie, to ty to już poruszałeś, znaczy poruszałeś. Może powiedzmy, że napominałeś o tym w transmisjach, gdzieś w filmach. Wiesz, ja jestem takim człowiekiem, że ja wyłapuję różne rzeczy. Ja widziałem dużo twoich filmów i po prostu pewne rzeczy, które ty tam mówiłeś, ja wyłapywałem, tak? I te pytania się pojawiały u mnie w głowie przez jakiś czas i doszedłem do wniosku, że będzie to ciekawe nie tylko ze względu na to, że jakby zaspokoi to moją ciekawość, tylko ogólnie dla ludzi, którzy by to chcieli zobaczyć. No bo to jednak jest ciekawe, co ktoś może myśleć na przykład na temat Edwarda Stachury, tego co on zrobił, czy jakieś inne tematy, które ty tam poruszałeś u siebie, nie na kanale. Twój punkt widzenia, tak? No bo to też wynika z tego, co ty tam sam przyswajałeś, co czytałeś, co robiłeś, także myślę, że to jest to ciekawe, tak? To ja ci dziękuję za zaproszenie, bo powiem ci szczerze, że tak to rezonuje między ludźmi, że ja akurat byłem na takim etapie, że brakowało mi takich żywych treści i ty wyszedłeś z taką inicjatywą, która bardzo gdzieś tam we mnie siedziała i która bardzo cieszyłbym się, gdyby zapoczątkowała coś nowego na naszych kanałach, żeby te rozmowy były żywe i poruszały tematy żywe. Nawet na tym moim ostatnim nagraniu, które nie wiem, czy zostało zrozumiane tak, jak tego oczekiwałem, mówię o tym, że właśnie troszkę utknąłem w tych starych treściach i warto byłoby po prostu poruszać tematy żywotne. Także cieszę się i dziękuję ci za zaproszenie. Słuchaj, no nie ma sprawy, ja już jakiś czas się z tym nosiłem, ale powiem ci, że ja to czułem już jakiś czas temu. Jeszcze zanim nagrałeś ten film, ja to czułem, że ty jakby, nie wiem, jakbyś się wypalił albo nie chciał nagrywać tego, co robiłeś do tej pory, żebyś czegoś nowego szukał, nie? Tak. Także, no ja też, wiesz, pomysłów mam mnóstwo i to też książkę będę chciał nagrywać, tą, co ci mówiłem, tą Stoja. Różne inne rzeczy też. Mam skrypty, no, jeśli można to nazwać skryptami. Powiedzmy, że są to teksty, które są z mojego bloga i wygląda to tak. Jest to z kartki czytane po prostu, ja tam komentarz jakiś dodaję, jeśli jest co komentować, a przeważnie jest. I tak to wygląda. I także pomysły są różne, może coś jeszcze wymyślimy. No na ten moment byśmy może zaczęli ten wywiad, co? Dobra, fajnie. Mam nadzieję, chociaż powiem ci, że wywiad to jest troszkę za duże słowo. Rozmowa, fajna, luźna rozmowa. Mam nadzieję, że to się tym razem uda, że jakieś ciemne moty nas nie zaatakują. No ale te powiedz, że jednak te kłody pod nogi motywują, bo było trochę tych kłód pod nogi od wczoraj, a jednak dajemy radę i nagrywamy. No, miałeś rację, że to będzie fajne, jak się uda, nie? No, no. Dobra, zaczynajmy. No to tak, po pierwsze chciałem się ciebie zapytać, bo to wczoraj też robiliśmy, ale no zacznijmy od początku.
Jaką rolę w Twoim życiu odgrywa duchowość? Duchowość. Duchowość według mnie jest po prostu samoobserwacją. I to słowo samoobserwacja, myślę, że w moim przypadku, w moim doświadczeniu i w moim poczuciu zupełnie wypełnia to, jak rozumiem duchowość, ponieważ przez samoobserwację, przez szczerą rozmowę z samym sobą i odkrywanie siebie, swoich różnych stanów, poprzez to odkrywamy też świat i mechanizmy, jakie zawiadują światem, ponieważ, jak wiesz, jesteśmy nieoddzielni. No, duchowość, bardzo ważna dla mnie, to też nie można powiedzieć część życia, ponieważ ja to traktuję bardzo całościowo. Jest to pewna płaszczyzna życia, która jest chyba tak naprawdę najważniejsza, bo ona nas wiedzie tam, gdzie jest cały sens naszego życia, bo nie wyobrażam sobie życia pozbawionego tej płaszczyzny, nazwijmy to duchowej. Życie wtedy zupełnie zatraca sens. Tyle. Wiesz, bo nasuwa mi się takie pytanie, czy ty też masz czasem takie momenty, że jakby to powiedzieć, wiem, że to zabrzmi surrealistycznie i abstrakcyjnie, ale że czujesz Boga w sobie? Jakby, jeśli wiesz, o co mam na myśli, jakby czujesz tą taką, jakby to powiedzieć, no czujesz Boga w sobie po prostu, że czujesz takie jakby, takie, są takie momenty, takie przeżycia po prostu, takie wydarzenia, tak jak opowiadałeś właśnie, dla mnie to było bardzo znamienne, bo ja też do tego tak podchodzę, że na przykład no jakieś takie proste rzeczy, które dla ludzi są w ogóle głupie nawet, typu, nie wiem, wypuściłeś motyla z firanki, tak mówiłeś, bo się zaplątał, no to są dla mnie to są te momenty, kiedy człowiek czuje w sobie Boga po prostu, nie? To jest, gdzieś mi to ktoś kiedyś powiedział, że pamiętam dokładnie kto, że właśnie, że, a nie, ja przeczytałem, tylko że pamiętam, nie pamiętam, a wiem gdzie. Przeczytałem to u Kempisa chyba, tylko to było trochę, ja to znaczy, teraz... pozwól, że cię poprawię. Kempis to jest miejscowość, skąd Tomasz pochodził. Na Kempis, tak. Tomasz z Kempis, tak. Tomasz. I tam właśnie było coś takiego, że jakby Bóg jest w prostocie, coś takiego, że znaczy to się też wpisuje w to, co jakby do nas przychodzi ze wschodu też, co to będziemy dzisiaj poruszać. Znaczy, co poruszaliśmy już właściwie w tych tematach, co tam ci proponowałem. Że jak to było? Proste życie zniosło ideę, tak? Zniosło myślenie, zniosło ideę. Pozwól, że odpowiem ci na to pytanie twoje, czy czuję Boga w sobie. Bardzo często bywa, że czuję się częścią czegoś większego, bo Bóg to jest takie słowo bardzo wyświechtane dzisiaj, ale częścią czegoś większego i to się zazwyczaj dzieje, kiedy, i to jest paradoks właśnie, to uczucie mnie wypełnia wtedy, kiedy mnie nie ma, jakby to powiedzieć. Ale dopiero konstatuję, że byłem w tym stanie po fakcie. Także jakby zatapiam się w czymś większym ode mnie i wtedy zupełnie o sobie zapominam. A o tym mogę mówić tylko, kiedy to się niestety już skończy. No coś o tym wiem. Tak, bardzo, bardzo podobnie to. Ty to bardzo podobnie wszystko przeżywasz do mnie. Tak, wiesz? Ale zauważ, że jakiś tydzień temu, czy kiedyś, jak myśmy rozmawiali przez telefon, to ile rzeczy było, o których ty mówiłeś i ja cię zatrzymywałem, ponieważ mówiłem, kurczę, czy ja gadam z lustrem? Tak dużo jakby nas łączy na pewnych płaszczyznach. Wiesz, powiem ci, że znaczy nie potraktuj tego jako ostrzeżenie, ale bliźnięta są niebezpieczne. No, to jest niebezpieczny znak, czy niebezpieczny, no bo każdy znak mógłby być niebezpieczny, w zależności od tego, jaką, jakby nazwijmy to, symbolikę temu przypiszesz, ale no jest to straszny, żeby to nie zabrzmiało jakoś negatywnie, jest to trochę kocioł, wiesz, to jest, czasem mi brakuje słów, wiesz, bo słowa to są, one właściwie to, tak jak pewien hipis powiedział, bo taki hipis kiedyś on się nazywał prorok, też może kiedyś o nim porozmawiałem, bo to był niesamowity człowiek. Ja kiedyś oglądałem z nim wywiad,
Znaczy wywiad. To było tak, że on sobie siedział na auli i ktoś tam z nim rozmawiał. I on stał i powiedział jedno słowo. Wszyscy zamilkli. Mm. Taki miał ten człowiek głos, taką charyzmę, że po prostu to było niesamowite. On właśnie kiedyś powiedział, że były takie seria takich wywiadów w książce Kamila Sipowicza Hipisi w PRL-u, które prowadził chyba jakiś ksiądz, jeśli dobrze pamiętam. To było w późnych latach 60. I on do nich przyszedł i oni robili jedną z tych słynnych swoich głodówek, izolacji, gdzie przez tygodnie nie wychodzili z domu, nie wiedzieli, która jest godzina, w ogóle jakiś dzień tygodnia i tak dalej, nie wychodzili. Nikt nie brali oczywiście też. I tam było właśnie powiedziane przez niego, że słowa są zbędne, że słowa odkształcają w ogóle przekaz, że słowa są po prostu niepotrzebne, że słowa wszystko utrudniają, tak? Także ciężko jest mi to opisać, ale jest to mieszanka troszkę wybuchowa, wiesz, bliźniaczka. Tak, no zdecydowanie, bo wiesz, jeżeli jest coś bliźniaczego, czyli coś identycznego z dwóch stron, to się nie zazębia. Te zęby się gryzą i to może też o to chodzi. Tak, dokładnie, o to mi chodziło. No. Także, znaczy wiesz, ja ci mówiłem od samego początku, że jestem trochę skrajnym człowiekiem, jeśli chodzi o pewne rzeczy. I jeśli chodzi o pewne rzeczy, wiem, że mówię ogólnikami, bo ja często ogólnikami operuję, bo nie umiem po prostu to ubrać słowa. Ja jestem po prostu albo jest tak, nie ma nic pomiędzy. Ale to też się wpisuje w to, co mówiłem o bliźniakach, że to a ty jesteś znak zodiaku bliźniak? Tak, ja jestem z maja. A to ja jestem z czerwca, ja też jestem bliźniak, no widzisz. Tak, tak. No. Ja jestem z maja, także to są bliźnięta i no, to jest dosyć ciekawy znak. Może przejdźmy do drugiego pytania. Mm-hmm. Drugie pytanie to jest, co cię skłoniło do wybrania takiego życia, jakie obecnie wiedziesz? To znaczy mieszkanie na wsi, permakultura, własny dom. I to zawsze mi to zastanawiało. Wiesz co, to nawet nie chodzi o intencjonalne, co mnie skłoniło, tylko myślę, że to jest coś w rdzeniu człowieka, co nim powoduje, co determinuje całe jego życie, że jakby intencja, która wypełnia człowieka już nawet przy narodzinach, że to determinuje całe jego życie, jego postawę w młodzieńczości, w wieku dorastania i tak naprawdę ja się nie przychyliłem do tego, jak żyję. Ja to moja jakby wrażliwość i moje postrzeganie świata stworzyło świat wokół mnie, jakby to powiedzieć, bo ten dom, ta samotność, ta przyroda, to współodczuwanie z braćmi, brzydko mówiąc, niższymi, było we mnie zawsze i w mieście, tylko że to do tego stopnia kolidowało z miastem, że musiało wytworzyć swoje otoczenie i teraz jestem w tym otoczeniu i myślę, że to jest pewnego rodzaju myślokształt, który się zwizualizował. Nie wiem, też mam problem z opisaniem tego, bo powiem krótko. Moja intencja poprowadziła mnie tu, gdzie jestem. No tego się nie spodziewałem, ci powiem. Bardziej myślałem, że będziesz opowiadał, jak to wyglądało, jak... Ale mogę opowiedzieć. Przenosiny, Trkowacki w ogóle, jak to, bo to mieszkałeś w mieście kiedyś. Tak, mieszkałem do 28 roku życia. Nie będę opowiadał perypetii powodów przeniesienia. Powiem tylko, że bardzo prozaiczne i bardzo, że tak powiem, nieprzyjemne dla mnie jako człowieka były to przenosiny, ponieważ... No nie będę mówił. W każdym razie dostałem ochłapy i miałem szukać domu. No. Aż cud, że znalazłem w takiej cenie. W każdym razie chciałem powiedzieć tylko jeszcze jakby nawiązując do tematu kupna domu w młodym wieku, że to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, bo młody człowiek, który powiedzmy w wieku 20 iluś lat, tak jak ja, kupuje sobie dom. Kupuje ziemię, las i tam jest oczko wodne.
i mieszka z wspaniałą kobietą, to już mu się pewne ambicjonalne przyciski odbijają. Już wypaliło się w nim to poczucie dążenia. Odpadło ze mnie jako z młodego człowieka poczucie dążenia do czegoś, bo to, co ja teraz mam, to, co ja, czym mnie życie obdarowało, bo ja na to nie zasłużyłem w żaden sposób, to jest wielkie dobrodziejstwo, ponieważ ja mogę to porzucić i nie mam we mnie czegoś takiego, że nie doświadczę własnego domu, nie doświadczę własnej ziemi, nie doświadczę życia z kochaną osobą na łonie przyrody. To jest wielkie dobrodziejstwo od życia dla mnie. Przepraszam, że ci przerwę, ale na jakby to powiedzieć, na szczęście wszyscy zasługują. To jest. Tak. To trzeba się tylko otworzyć na to, trzeba się tylko na to otworzyć. To nie ma, że zasługujesz, nie zasługujesz, to tylko trzeba się na to otworzyć. Także myślę, że zbyt surowo się troszkę oceniasz. No, niby owszem, ale... Ja cię rozumiem, ja cię trochę rozumiem. Tak, i to jest wielkie, wielkie dobrodziejstwo, ponieważ niestety większość ludzi tego nie doświadczy przez całe życie. Będą harować i oni tego nie doświadczą. A ja teraz mogę mieszkać w namiocie, mogę być bezdomnym i ja już nie mam tej pustki do wypełnienia, rozumiesz? To jest wielkie dobrodziejstwo, bo ja już to przeżyłem, ja już to miałem, ja do tego nie muszę dążyć. Także życie jest dla mnie cudownie łaskawe. Tak tylko nawiązałem do tego domu. Chciałem właśnie to rozwinąć troszkę. Ja myślę, że do takich rzeczy to się człowiek mentalnie też przygotowuje w pewnym sensie, bo jakby to powiedzieć, no pewne postawy życiowe, które, no, z których wynikają no, pewne twoje poczynania, nazwijmy to, też mówię ogólnikami, ale mam nadzieję, że się rozumiemy, no to one pociągną za sobą pewne konsekwencje, na przykład to, że ja taki po prostu ci podam przykład z mojego życia. To, że ja nie piję, nie palę, nie chodzę na imprezy, to już te trzy punkty wyłączają mnie z tego, że w czwartym punkcie nie ma kolegów. Tak. Bo tak naprawdę to ja odpadłem od tak zwanego towarzystwa jeszcze w czasach gimnazjum, nie chodząc na żadne imprezy szkolne. Bo mnie to interesowało, męczyło mnie to, hałas w ogóle. Ja jestem typem takiego człowieka, że jak ja pójdę, nie wiem, do powiedzmy, nie wiem, do restauracji na pizzę, gdzie będzie dużo ludzi, to ja po godzinie jestem już władowany. Ja jestem wulkanem energii, a to jest tak, jest dużo ludzi i ten wulkan energii jest taki, a za chwilę jest taki. I już do domku i do widzenia, już Kuby nie ma. To jest bardzo proste, także no tak mówiłem, no to wynika po prostu z twoich jakby postaw życiowych i myślę, że no jest też przeżyć, nie, twoich. Edward Stachura ja nazwałby to, zależy to od uwagi i prawości, tak by Edward Stachura to nazwał. No dziękuję ci za taką odpowiedź bardzo, bardzo interesującą dla mnie. Jest to, ja to odnajduję jako bardzo ciekawe, także będę mówił bardzo ciekawe, bo dla mnie to jest bardzo jest ciekawe, to jest ciekawe. Dla mnie jest wiele rzeczy ciekawych, jak to dla bliźniaka. Słuchaj, przejdźmy do następnego pytania, bo mamy już 20. Także do jutra bardzo nie schodzimy. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Jakie są twoje ulubione gatunki muzyki? Czy masz swoich ulubionych wykonawców? Dla mnie jest po prostu odpowiedź. Pytanie, jaka to jest dla ciebie odpowiedź? Jakie to jest dla ciebie pytanie? Wiesz, ja ulubieni wykonawcy Anna German, Czesław Niemen i kto jeszcze mógłby być trzeci? Ale masz jakieś piosenki takie wybrane, płyty, bo to tak, ja tak do tego podchodzę trochę w taki sposób audiofilski, wiesz, ja mam na przykład kilka płyt Niemena, które ja znam po prostu, ja bym, no nie wiem, czy to wytłumaczyć. To jest trochę korwa. To jest trochę moja korwa na tym punkcie. Ja mam czysta płytę na komputerze, także. A. Głównie z muzyką z 60-tych, 70-tych lat, także. Ja podchodzę do muzyki bardziej emocjonalnie i nie gatunkowo, ani nie kolekcjonersko, tylko emocjonalnie. I rezonują ze mną właśnie artyści, wykonawcy, których wrażliwość jest przekazana w sposób autentyczny i których życie nawet bardzo pokazuje, że są autentyczni w tym. Bardzo jest mi bliska Anna German poprzez postawę swoją życiową, poprzez głos, poprzez, no też piękną kobietą jest, bo ja uważam, że ona jest. No i Czesław Niemen, no wirtuos na wielu płaszczyznach.
A muzyka, gatunki, ja nie dzielę muzyki na gatunki, bo przecież wykonywałem rap. Przed audycją słuchałem Tupaka jakiegoś na głośnikach właśnie z powodu, że głośniki włączyłem teraz okazyjnie, to sobie głośno Tupaka posłuchałem, ale przecież tworzyłem rap kiedyś. Muzyka musi mnie wzruszać. Musi nie być też w niej pewna doza wrażliwości i takiego naprawdę artyzmu ponadczasowego. I wtedy jest to czymś więcej niż muzyką, ponieważ to dociera do takich obszarów w człowieku, że to pozwala nawet na pewnym poziomie poznawać siebie poprzez wrażliwość wykonawcy, bo otwierają się pewne rejony. Mówisz przez takie rzeczy, że jak ja tego słucham, to po prostu no, ja to rozumiem, wiesz, ja to rozumiem, bo nie wiem, czy ty mnie dobrze zrozumiałeś, bo mówię o gatunkach, no to trochę też wynika z mojego skrzywienia, nazwijmy to, zawodowego, bo ja już od 10 lat na gitarze gram, zresztą tam widzicie, gdzie jest moja gitara. No widzę, widzę. Już trzecia i po prostu to też jest, bo ja jestem jakby, są dwa bieguny, jest jeden ten, o którym ty mówisz, czyli ta wrażliwość właśnie podchodzenia do muzyki poprzez uczucia, poprzez jakby, ja też patrzę na to, kim jest ten wykonawca, jakie, no mam takich wykonawców, których bardzo lubię, na przykład Czesław Niemen też go bardzo lubię, szczególnie Czerwony Album to jest dla mnie, to jest majstersztyk, ten Czerwony Album, tak? Jeszcze jest Niemen. Ja wolę, jeżeli się wtrącę, to te progresywny rok w jego wykonaniu. Ja też, dokładnie, tak. Bo to jest progresywny rok, to są wczesne lata 70., późne 90., późne 60., także Niemen, Enigmatic i Czerwony Album to jest muzyka, która po prostu, no wiesz, ja jestem takiego zdania, że jest nie tylko ja, że gdyby Czesław zresztą miał takie propozycje, gdyby on z tym wypłynął gdzieś nawet do Anglii, już nie mówię gdzieś dalej na zachód do Stanów, to ja nie chcę porównywać, ale to był człowiek, znaczy był, jest człowiek, który to był naprawdę poziom takich zespołów jak Pink Floyd, jak Rush. Zdecydowanie, tylko wiesz, chodzi o to, poczekaj, bo tu muszkę lata. Chodzi o to, że to jest wszystko uwarunkowane politycznie niestety w muzyce i, tak. I Słowianin się nie przedrze, nawet jeżeli będzie od dziecka mówił płynną angielszczyzną i tak dalej, to jest wszystko polityka niestety. I to też wynika z realiów, które w tamtych czasach były, które no nie ułatwiały, po prostu trzeba było mieć pozwolenia na występy, na wyjazdy. Tak, a Czesław Niemen właśnie. I to podziwiam w jego postawie, że on miał propozycje z wielkich wytwórni światowych, zagranicznych, tylko on się nie zgodził, widzisz. On się nie zgodził, bo on musiałby śpiewać po angielsku i jakieś mu dali wytyczne, na które on się nie mógł zgodzić jako osoba godna. I to jest podziwu godne właśnie, porównując z dzisiejszymi, pożal się Boże, nawet nie powiem artystami, tylko jakimiś grajkami. No. No też bym to tak określił właśnie, grajki, a nie artyści, także. Czy nawet nie grajki, bo teraz już to wszystko się sztucznie odtwarza, także no. Przejdźmy do następnego pytania. Jak oceniłbyś to, co zrobił Edward Stachura? Czy twoim zdaniem popełni on samobójstwo, nie mogąc sobie poradzić z tym, przez co przechodził, z odmiennymi stanami świadomości? Czy był to dla niego kolejny etap na jego duchowej ścieżce? Ale pytanie, ło. No, Edward Stachura to jest wielki temat. To wielki człowiek. Bardzo trudne zagadnienie to jest, ponieważ to bardzo złożony człowiek, bardzo, bardzo skomplikowana osobowość, która na pewnym etapie po zapoznaniu się on sam to odkrył i to jest niesamowite. Ja pamiętam, kiedy byłem zafascynowany Krishnamurtim, Osho, Eckhartem Tolle w wieku tam 15-16 lat i zacząłem czytać Stachurę i czytam Fabula Rasa i myślę, rany boskie, gdyby Stachura mógł doczekać, czy mógł zapoznać się z tymi wszystkimi przebudzonymi nauczycielami, to on by z tego wyszedł.
a później się dowiedziałem, że on był, że on miał książki o Zen, o Tao, że on się rozmawiał z ludźmi, którzy w Polsce byli prekursorami tych nurtów, że on był na spotkaniu z Krishnamurtim, że on naprawdę żywo w tym siedział. A jednak to ego, które tak naprawdę on, tak się wysubtelniło w nim to ego, tak udało własną śmierć, że w pewnym krytycznym momencie jego słabości, nie wiem czy choroby, ja bardzo uważam na słowo choroba psychiczna, bo każdemu z nas można... Dzisiaj jest to bardzo modne, przypisywanie choroby psychicznej do różnych rzeczy i wydarzeń, które ludzie, czy, w których biorą udział ludzie, tak? Po prostu jest to bardzo modne. I w pewnym krytycznym momencie to wysubtelnione ego, które udało własną śmierć i w Zen to się nazywa nie Satori, tylko... nie pamiętam, ale wszyscy nauczyciele przestrzegają, że żeby nie ufać temu płytkiemu oświeceniu tak zwanemu. Stachura poszedł za tym płytkim oświeceniem i to go zwiodło, ponieważ ego ze zdwojoną siłą, czy nawet z pięciokrotnioną siłą uderzyło ponownie i to był bardzo wrażliwy człowiek. Wszystko zaczęło się, myślę, burzyć w nim i to z jakim zapałem wszedł w tego człowieka nikt, to później stracił właśnie jakby podstawy do tego trwania w tej ekstatycznym stanie i już nie mógł do tego wrócić niestety. To jest trudny temat. A czy on popełnił samobójstwo, czy było to pewnego rodzaju przejście? Wiesz, bo ja pytam o to z perspektywy tego, że ja przeczytałem gdzieś, nie pamiętam dokładnie gdzie. Nie wiem, czy nie w wydaniu książki, które pożyczyłem, bardzo stare, nawiasem mówiąc, które było popisane w ogóle. Mógłbym się kiedyś pokazać, jeśli bym to pożyczył. Z mojej biblioteki tam są różne stare książki. Z lat 80. to było wydanie, z połowy lat 80. I tam była jakaś przedmowa albo jakieś posłowie, coś tego typu. I tam było napisane właśnie, że jakby w ocenie tego, kto to napisał, że Edward po prostu, że dla niego to było... Nie wiem, czy to nie był jakiś jego przyjaciel, czy ktoś taki. Markiewicz prawdopodobnie. Możliwe, tak. Że w jego ocenie to było jakby następny etap na jakiejś jego drodze. Że to nie, że on popełni samobójstwo w takiej nomenklaturze, jak my to rozumiemy, że zakończył życie i tyle już, bo nie chciał żyć. Tylko po prostu dla niego to było jakby rozebranie się i ubranie się w nowe ubranie, nazwijmy to. Następny etap, następna ścieżka jakby, tak. Spotkałem się z takim określeniem. No. W każdym razie, czy to było przejście u Stachury, nie wiem, ale są pewne poszlaki, że jakby poddał się pewnym energiom, które mu pozwoliły przejść dalej. Ale to nie nam chyba osądzać albo wnioskować. Ale w każdym razie bardzo... No mów, ja zaraz... Nie, już skończyłem, także... Przepraszam, że tak wchodzę w słowo, bo po prostu zapomnę. Ja mam coś takiego, że jak nie powiem tego w tym momencie, to teraz sobie zapomnę, a wiesz, bo jakby to, co ty teraz mówisz, to uruchomiły się we mnie pewne uczucia, które ja przeżywałem, jak czytałem tą książkę. Ja to, co on pisał, to, co on przeżywał, jak do matki wyjechał, bo z tego, co pamiętam, to był taki etap, jak do matki wyjechał i obserwował tych zwyczajnych ludzi, to ja to bardzo przeżywałem, wiesz, ja się bardzo... Może nawet nie, że wczułem to, co on przeżywał, ale ja tak jakby czytałem tą książkę, to, co on pisał, ja jakby tak stałem trochę z boku i bardzo mi go żal było. Tak jakby... Tak, ja nie mogę do dzisiaj czytać Pogodzić się ze światem ani Listu do pozostałych, ponieważ Edward Stachura jest dla mnie osobą tak bliską, że po prostu łamie mi serce to czytanie, bo on naprawdę... Jego słowa są świadectwem wielkiego cierpienia, a jeżeli Edward Stachura jest dla ciebie bliski, to cierpienie jest naprawdę intensywne, bo to jest ktoś, dla mnie to jest ktoś bardzo,
bliski sercu, bardzo. No, członek rodziny nawet, to jest mało powiedziane. Ja go bardzo często mam zwyczaj wymieniać, o czymś mówię takim, powiedzmy, wzniosłym. Jak to się stało, że zacząłeś nagrywać książki słuchowiska? Jak dotarłeś do źródeł, na przykład Biblioteki Narodowej? Jak odbywało się tworzenie kieszonkowych książek, które kiedyś pokazywałeś na jednym z filmów? Bo to też dla mnie bardzo ciekawe było. Mm-hmm. I bym się chciał właśnie dowiedzieć, jak to się odbywało, jak to wyglądało w ogóle. Bo ja sam też trochę miałem takie podejścia pewne introigatorskie do książek i różnych innych tego typu rzeczy. No to powód, dla którego zacząłem czytać różne rzeczy na kanale. Chodzi ci o czytanie do nagrywania, tak? Tak. To słuchowiska twoje. No to bardzo często jesteśmy powodowani niskimi pobudkami. Ja na przykład jako osoba niewykształcona miałem kompleksy i dlatego chciałem się pokazać w świetle bardziej mądrzejszym, chciałem się wydać ludziom bardziej osobą, która po prostu zacząłem czytać, żeby pozbyć się kompleksu człowieka niewykształconego. To jest bardzo niska pobudka. No i tyle. Nic wielkiego. Natomiast jak znalazłem te treści, różne stare pisma, no to zawsze, tu też jest niska pobudka z mojej strony, ponieważ jako numerologiczna jedynka mam wielką potrzebę bycia pionierem w czymś. Dlatego zawsze treści, które chciałem czytać, musiały być w moich oczach czymś nowym, oryginalnym, nieznanym, czymś odkrywczym. No i myślę, że i w jakiś sposób trafiłem, nie wiem, bo jeżeli człowiek ma chęć, to już życie tak nim pokieruje, że ta chęć, jeżeli tej chęci pomożesz, stworzy warunki, że się to wszystko urzeczywistni. No i tak trafiłem na różne cyfrowe biblioteki i zacząłem czytać. No widzisz, z błota, z takich niskich pobudek, może wyrosnąć coś, a mam podstawy do mówienia, że coś wyrosło, ponieważ ludzie naprawdę mówią, że jest to dla nich wartościowe. Dlatego pozwalam sobie powiedzieć, że z tego błota coś tam wyrasta. No ja uważam w ogóle, że treści, które prezentuję, są wartościowe, ponieważ pociągnęło mnie do tych treści serce. One mnie najpierw pomogły i pomagają i one mnie jakby zaczęły wzruszać. A ja myślę, że wzruszenie i wdzięczność, poczucie wdzięczności jest czymś, za czym możemy pójść i co możemy przekazać dalej i co na pewno nie zaszkodzi innym. I właśnie takie uczucia wdzięczności, wzruszenia bardzo mnie pociągnęły w tych treściach, że przekazuję je dalej do dzisiaj. A jeżeli chodzi o te wydruki moich książeczek, wiesz co, pokażę może. Bardzo, wiesz co, to bardzo ciekawe było, to kiedyś pokazywałeś, ja to gdzieś znalazłem na archiwum chyba, czy nawet w starych filmkach twoim, na tym twoim kanale głównym. Nagrałem właśnie. Ja sam trochę takich rzeczy robiłem, na przykład kiedy zniszczyła mi się, właściwie została zniszczona, to już palicho w takich okolicznościach, mój ulubiony, ukochany tam ich poezji Leopolda Staffa z lat 70. Odkupiono od nauczycielki, której jeszcze była wkładka w 75 rok czy 6 z jakiejś tam okazji. I po prostu ja tą kartkę wydrukowałem. Ja naprawdę do takich rzeczy mam też, można powiedzieć, przygapienie, więc mi się to bardzo spodobało, to co ty zrobiłeś, że to takie małe książeczki. To można by to było coś takiego kiedyś, nie wiem, czy miała na to stać, żeby można było zainicjować takie małe książki, zwłaszcza, że prawa autorskie istnieją i są to pewnie ogromne koszty, ale tak, jest to niesamowity pomysł. Mam swoją torbę codzienną, którą noszę do miasta czy gdzieś w podróże. Ja w pociągach na przykład, gdzie nieczęsto jest internet czy coś, to mam taką specjalną w torbie kieszonkę, gdzie właśnie trzymam książki. I tu jest na przykład, o proszę, co my tu mamy?
Jak ty to zrobiłeś w ogóle? Ty musiałeś pewnie gdzieś się bawić czcionkami, jakimiś takim składem. To znaczy składem. Ja swego czasu odbywałem, nie wiem czy mnie słychać z tej odległości, odbywałem staż w bibliotece i tam były takie maszyny ręczne, manualne do przycinania papieru, do takich ryza papieru to się nazywa, że wiele stron papieru mogłeś tą maszyną przyciąć jak kafelka i to wszystko równiutko szło. I tam był też, pamiętam, kserokopiarka. Ja na początku brałem książki o Indianach, bo byłem zafascynowany wtedy Indianami i je skanowałem. I tą maszyną te skany, te skopiowane stronice sobie wycinałem. A to było, to się odbywało wszystko w dobie, kiedy nie było smartfonów ani telefonów z dużymi wyświetlaczami, więc bardzo mi zależało na, bo ja bardzo często uciekałem z miasta, to znaczy no, ciągnęło mnie do przyrody, do lasu i te książki, które miałem, no trudno brać kilka książek naraz, ponieważ książki, które zazwyczaj czytałem w tamtym okresie, były książkami bardziej do zamykania niż do otwierania. To znaczy nie były to książki do przeczytania od dechy do dechy, tylko jak to się mówi, te książki się częściej zamyka, żeby przetrawić pewne zdanie. I tych książek musiałeś brać kilka naraz do tego lasu. Bo na przykład tutaj Święty Jan od Krzyża, tutaj jakieś Mistrz Eckhart, bo ja też ten gnostycyzm, tutaj Eckhart Tolle, tutaj Sri Ramana Maharishi, tutaj Nisargadatta albo Bhagavad Gita, albo Osho. I byłem, wiesz, młody człowiek zafascynowany pewnym nurtem, pewną myślą i też to wszystko rezonuje z wrażliwością. Ja też byłem taki zahukany człowiek, bo no taki nieśmiały, ja do dzisiaj jestem bardzo niestety nieśmiały. No i ten las i te treści, ja w ogóle jako człowiek no taki bez wzorca męskiego w domu ojca, to ja tych mistrzów duchowych jako ojców swoich traktowałem. Ja też, ja cię rozumiem tak samo, ja cię doskonale rozumiem, bo tak samo. Tak. I chciałem mieć te książki z sobą przy piersi, dosłownie przy piersi. Więc już. Mam nadzieję, że nie będzie zbytnio zakurzone. Pudełeczko, ja pamiętam, to w pudełku trzymałeś. Tak. Tak, jest bardzo zakurzone, ale i tu mam tu takie książeczki w formacie takim. No jest ich chyba setka. No i co my tu mamy na przykład? O, tą książeczkę ostatnio przeczytałem. To jest w każdym razie jakiś po tytule, nie wiem. Prentice Mulford na przykład. O, Stachura. Jest co. To jeszcze, to jest niesamowite. To wiesz co, to jest troszkę, to ma formę trochę takiego, jakby to powiedzieć, to trochę jest w takim duchu takiego zina z 80-tych lat. Nawet, wiesz, były takie w 60-tych latach i w 70-tych połowie wydawane takie gazetki hipisowskie. One się nazywały Kudły. Mhm. I była bardzo śmieszna, bo tam były kudły i strzykawki narysowane i tam może inne rzeczy były narysowane w tej gazetce. Ona właśnie była tak wydawana właśnie tak chałupniczo. To właśnie te zdjęcia tak chałupniczo było robione. Tak widać, że to była ręczna robota. Ktoś to włożył serce, że to nie była masowa produkcja. Ja bardzo takie rzeczy lubię, bardzo. Mhm. Takie rzeczy lubię. Dlatego tak mi się to spodobało właśnie ten pomysł tych książek. Te książki są fantastyczne, ponieważ one są doskonałe do wyniesienia w przyrodę, ponieważ ja wiem, widziałem, są zafoliowane, nigdy się, możesz je czytać w deszczu, to jest doskonała sprawa. Aha, bo są, każda kartka osobna jest. To znaczy one wszystkie jako plik kartek są w takiej folii. Aha. Te folie też musiałem oczywiście zszywać odpowiednio i one możesz je czytać w deszczu, natomiast też jest genialna opcja, że po zamknięciu zawsze otwierasz stronę, która ostatnio czytałeś, ponieważ
kiedy przeczytałeś stronę, to po prostu przekładasz do tyłu. I zawsze jesteś na bieżącej stronie. No, to jest genialne. To jest fantastyczne, naprawdę genialne to jest. No, to mi się bardzo podoba. Ale może jakieś pytanie masz? Mam, bo to jeszcze pytań dużo. Słuchaj, podczas jednej z transmisji na żywo wspomniałeś, że masz radykalne poglądy. Rozwiniesz to? Oj, jak ma to iść na YouTube? Na YouTube? Nie wiem. YouTube, no mówiłeś, że będziemy jechać, z grubej rury mniej więcej, więc jak chcesz, jeśli nie czujesz się... Nie tak wiesz, powiem. Radykalne poglądy. Mam co to znaczy w ogóle? No bo to... Mam zdroworozsądkowe poglądy i w dzisiejszym świecie to są już radykalne poglądy. I myślę, że człowiek, który ma trochę rozumu, wie, o czym mówię. Zdroworozsądkowość dzisiaj jest niemile widziana w pewnych kręgach. No i to jest komentarz mój polityczny, że jestem zdroworozsądkowy i nawet, to będzie myśl o zbrodnia, nawet w pewnych kwestiach jestem konserwatywny. Ja też. No. Radykalne to w dzisiejszych czasach może być na przykład pacyfizm radykalny, bo jest radykalny. Co innego było radykalne 20 lat temu, tak. Później co innego 10 lat temu i teraz co innego. No i wtedy to było normalne, dzisiaj jest radykalne. Dokładnie, także widzę, że się rozumiemy dobrze, jeśli chodzi o takie rzeczy. Tak. Między wierszami sobie czytamy. I dokładnie. Widzę, tak. Tak, mam nadzieję, żeby te algorytmy obejść, prawda? Tak. Już jestem. O. Zostawiam. Powiem ci, że o tej porze to ja zwykle kolację jadam, ale powiem ci, że to idzie, że ja nie chcę, ja sobie wziąłem takiego rogalika i... Dobrze, na zdrowie, smacznego. I do widzenia Państwu, bo... dobrze. Trochę to tak nieuprzejmie, że jest. Ale nie, wiesz co, ja przeszedłem jakiś czas temu na post przerywany. Nie jem 2 dni, jem 1 dzień. Dzisiaj mam dzień niejedzący, także się nie krępuj. Ja przez jakiś czas byłem wegetarianinem, ale powiem ci, że doszedłem do takiego momentu, że poczułem się wypalony, bo jedzenie już przestałem, po prostu to co jadłem przestało mi smakować, a ja jestem niejadkiem. Serio? Także... Tak, ja jestem niejadkiem, więc. A ja jestem właśnie odwrotnie. Ja po prostu ile mi dadzą, tyle zjem i co mi dadzą, to zjem. Absolutnie. Dlatego muszę się ograniczać i właśnie robię te posty, bo ja naprawdę, jak ja bym miał kasę, to by mnie tu curlali po wsi, nie? Ja bym kuleczką był. No właśnie, ja jestem trochę kuleczką, bo ja lubię zjeść, jestem kawał chłopa, lubię zjeść. I po prostu... No ja zawsze taki byłem, że ja nie wszystko zjem, chociaż i tak zacząłem teraz już, bo kiedyś nawet zupy nie zjadłem, także. Przejdźmy do następnego pytania, które to było. Co sądzisz o Sławiańszczyźnie, Lechii, przedchrześcijańskim dziedzictwie Polski, jak odniesiesz się do faktu, że jest to wyśmiewane i dyskredytowane? Ja będę jadł, przepraszam, ale... Dobra. No. W każdym razie, jeżeli coś jest dyskredytowane i wyśmiewane, no to znaczy, że jest w tym sporo prawdy. W dzisiejszym świecie tak jest. Tym bardziej, jeżeli są wszelkie poszlaki, dowody i materialne, i historyczne, że coś w tym może być. Dlatego, jeżeli w dzisiejszych czasach zwalcza się pewną ideę, to znaczy, że się ją uwiarygodnia. Tym bardziej zależy, kto zwalcza tę ideę czy tę wiedzę. Zwalczają to środowiska eskimoskie, oczywiście. Zwalczają to środowiska zachodnie, oczywiście. Zwalczają to środowiska zaoceaniczne, oczywiście. Czyli podmioty nam, mówiąc dyplomatycznie, których interesy to nieprzyjazne. Dlatego ja myślę, że jeżeli te nieprzyjazne środowiska zwalczają ideę starożytnej Lechii, no to znaczy, że tam kopcie, tam coś wykopiecie. Bo teraz chodzi o to, żeby biologicznie naród zachować. A jest wiele zagrożeń, a to jakaś W, a to jacyś I, a to jacyś M i tak dalej. Mądry się domyśli, o co mi chodzi. I myślę, że jak zachowamy tą biologiczną
część biologicznie, po prostu, że nie damy się wykeczupować. Wybacz, ale ja się poczułem głupi, bo nie wiedziałem o czym ty mówisz. M to mówi. Aha, już wiem. I tak czyli jednak dalej. Dobrze myślałem. To dobrze. Czyli, bo wydawało mi się, że nie. No. W każdym razie tą tkankę narodu, biologiczną tkankę narodu trzeba zachować i wtedy tożsamość ma szansę przetrwać. Wiesz, ja nic nie mam, dopóki się zachowują, że tak powiem, po ludzku. Oczywiście, tutaj, oczywiście. Ja w ogóle jestem, tak samo jak ty, wewnętrznie jestem miksem różnych poglądów. Na przykład ja lubię różnorodność. Ja bym chciał, żeby ludzie na planecie żyli ze sobą zgodnie. No tylko, że w przyrodzie tak to nie działa. Ja na przykład bardzo lubię, ja ostatnio jak po Polsce gdzieś tam jeżdżę, to bardzo często murzyni mnie zaczepiają i pytają o drogę. Ja tak się cieszę, bo mogę angielski jakoś kształcić, bo ja tam łamanym angielskim coś tam odpowiem i tak mi miło, że mogę pomóc mojemu bliźniemu czarnoskóremu. To ja lubię, po prostu lubię ludzi, tylko są pewne, wiesz, rasizm jest wprowadzany właśnie, tak samo jak kto zwalcza faszystów. Tak zwani antyfaszyści, to są faszyści. Kto zwalcza rasizm? Rasiści. No i to jest właśnie to wszystko straszne, bo mało kto się w tym zorientuje dzisiaj. Jest wszystko tak pogmatwane i pokręcone, tak. Że... Słuchaj, ja to w sumie też mówiłeś o tym, ale no może jeszcze byś coś dodał, bo wspomniałeś kiedyś w jednym z filmów z Ulą, znaczy, że transmisji na żywo, że żyjecie z Ulą za niecałe 1000 zł. Jak to się w ogóle odbywa? To żeby się nie zrozumiał mnie źle, że to nie jest, że jak może za tyle żyć to coś w tym rodzaju, tylko ja wiem, że wy jesteście wegetarianami, z tego co pamiętam, mówiłeś kiedyś. Jak to się w ogóle odbywa? No bo to też trzeba brać pod uwagę jakby kwestie ekonomiczne, tak? I co ile kosztuje sklepie i tak dalej. Jakoś sobie, nie wiem, macie jakiś swój budżet, czy jak wy to w ogóle robicie? No, bo to jest bardzo interesujące. Żyjemy bardzo skromnie. To chyba tylko to jest jedynym odpowiedzią na to, że my żyjemy skromnie i że nie mamy wielkich zapotrzebowań i na przykład ubieramy się w jakieś już, na przykład, bo my, jeżeli jesteśmy zmuszeni kupić ubranie, to oczywiście w tym tak zwanym lumpeksie, ale teraz nawet ograniczyliśmy się, że tylko lniane rzeczy kupujemy i Ula z tego szyje dla mnie jakieś ciuchy, bo nie stać nas na materiał lniany, to Ula przerabia z lumpeksu jakieś lniane rzeczy i nam szyje z tego. I dlatego już odpada kupowanie ubrań. U mnie takich rzeczy nie ma. Co? Nie ma u mnie takich rzeczy. To musicie mieć jakiś dobry lumpeks, że takie rzeczy kupujecie. Nie ma lnianych? Właśnie ja jestem zachwycony lumpeksami w Polsce. Same takie szmaty, rzeczy takie same mamy. Normalne za takie ubrania, grosze, ale... takie rzeczy. Nie no, cudne rzeczy oddają. Może to na zachodniej ścianie, bo my tu na zachodzie mieszkamy. Niesamowite rzeczy. Ja wszystkie ciuchy mam z lumpeksu teraz. Ta torba ja sporo rzeczy na Widzedzie kupuję używanych. No i w każdym razie no i mało zużywamy i prądu, i wody, no ale tylko dlatego możemy tak żyć, bo nie płacimy czynszu, tylko podatek raz rocznie, tam 1000 ileś złotych. No i po prostu nie życie, życie skromne po prostu, ale dla nas to jest luksus, ponieważ dla mnie największym luksusem w życiu jest swoboda. I nawet jeżeli tą swobodę będę mieć, nie wiem, pod mostem, w namiocie, to ja od tego nie odejdę dla życia w mieście, żeby pracować, bo się pracuje po to, żeby pracować, żeby móc pracować, żeby zarabiać pieniądze, żeby mieć na samochód, żeby pracować, żeby... No to jest obłęd. Ja wolę zdechnąć w rowie, niż tak żyć. Można powiedzieć o tym na dwa sposoby. Tanio skóry nie sprzedasz, że tak powiem. Tanio, czyli za pieniądze, na drugi sposób może to źle określiłem. Może powiedzmy tak, że swojej jakby niezależności nie oddasz za, jakby to powiedzieć, za wygodę i złudne poczucie bezpieczeństwa. Za złotą klatkę, tak? No tak, no zdecydowanie, no bo to wiesz, umierając będziemy wspominać co? Konto w banku, sofę wygodną,
ciepły kącik. Nie, będziemy wspominać to, jak biegliśmy przez łąkę z ukochaną i dookoła nas, nie wiem, pajączki na pajęczynach się trzęsły. No to będzie wspomnienie tak, przy śmierci, a nie jakieś tam luksusy. Jaki jest twój stosunek do śmierci? Podczas jednej z transmisji na żywo wspomniałeś, że ludzka śmierć cię mniej porusza cię mniej od śmierci zwierzęcia. Boże, to uchwycił, chłopie. Sam to powiedziałeś. Ja ci w nic nie chcę wpędzać, ale mi to bardzo zaintrygowało. Ale tą transmisję, ale dobrze, dobrze, no trzeba brać odpowiedzialność za co się mówi, nie? Aha, no to... Tak, tak. Nie wiedziałem, że usunąłeś. Usunąłem. Ja głupoty gadam, później to usuwam. To jest bardzo nieładne i niedojrzałe z mojej strony. Wiesz, zwierzęta są niewinne. Zwierzęta są niewinne nigdy niczemu. A człowiek... Ja postrzegam ludzi poprzez własny pryzmat. Ale masz coś takiego, że jakby potrafisz też stanąć z boku obok tego swojego radykalizmu, powiedzmy. I popatrzeć na siebie takim troszkę przychylnym okiem, ty jesteś jakby, że ty też się uczysz, że też błądzisz, że tak. Ty nie jesteś człowiek doskonały. Człowiek ma bardzo wiele płaszczyzn. Ja mówię z perspektywy pewnej płaszczyzny, z innej płaszczyzny bardzo się kocham, bardzo się szanuję, bardzo się lubię i bardzo, bardzo podziwiam siebie, bo po prostu ja bardzo, bardzo... Wiem, przez co przechodziłem i jestem dla siebie pełen podziwu. Ale to są pewne płaszczyzny. Człowiek jest wielowarstwowy. Tak. Na pewnej płaszczyźnie brzydzę się sobą, nie? Także to trudno odpowiadać na takie pytania porównawcze zwierząt a ludzi. Tylko ja mogę mówić o sobie. Ale ja rozumiem. Na pewnej płaszczyźnie się kocham, na innej płaszczyźnie się może nie nienawidzę, ale no, nie jest to nic ładnego. Ja mam bardzo podobne doświadczenia, ci powiem, i też tak jakby na siebie patrzę, tak. Jakby wielotorowo nazwijmy to. Tak, i też błąd mój polega na tym, że ja częściej powinienem milczeć w pewnych kwestiach, niż się rozwodzić. I teraz na przykład powiedziałem, i po fakcie czuję, że powiedziałem za dużo, ale jednocześnie nie powiedziałem nic fałszywego. Tylko o pewnych, na pewnej płaszczyźnie umysł taki mało... wykształcony jak mój, nie umie nazwać pewnych stanów, nie zwróciwszy się do jakiegoś radykalizmu, który jest niepotrzebny. Bo ludzie, ja po ostatnim nagraniu, tym pod tytułem mnie to nie interesuje, widzę, że ludzie i tak nie słuchają, co człowiek ma do powiedzenia, tylko słyszą to, co chcą usłyszeć. I no ja bardzo wszystkim dziękuję za wsparcie i za to, że mogę, że mówią, że nie jestem sam i tak dalej, ale mi w tym nagraniu nie o to chodziło. Ale może się źle wyraziłem też. W każdym razie ludzie słuchają, słyszą to, co chcą usłyszeć. Dlatego wszelkie takie obrazoburcze tezy są no, niedojrzałe. Z mojej strony bardzo. No ja widziałem od samego początku, jak zobaczyłem ten tytuł, że to jest, że to się, że mniej więcej co jest na rzeczy już wiedziałem po prostu, przynajmniej ja to tak zrozumiałem, że ty chcesz jeszcze coś po prostu przełamać i coś nowego zrobić, tak? Że chcesz się z czegoś po prostu, od czegoś się odżegnać może, coś innego, coś po prostu zrobić takiego, co jakby, nie wiem, bo ja widzę, że ludzie, wiesz, chwalą i tak dalej i pozdrawiają. I to jest fajne, ale ty też chciałeś, żeby przez pryzmat tego filmu ludzie spojrzeli na ciebie troszkę, może nawet nie, że krytycznie, ale troszkę z innej perspektywy, żeby zobaczyli, że ty nie chcesz tylko tych książek robić i po prostu, że chcesz coś czegoś nowego, że coś z czegoś nowego chcesz zrobić. A powiedz, jak wyglądał twój okres dorastania, czym się zajmowałeś, czym się pasjonowałeś, czym żyłeś? To jest dowolność, twoja dowolność jest naprawdę tak, w tym tak, wszystkim. Okres dojrzewania. Ja chcesz opowiedzieć. Tak w skrócie. Jakieś jeżdżenie na deskorolce, graffiti, rapowanie, wandalizm, jakieś takie rzeczy na granicy legalności, od czego już nie będę rozwijał, bo mam niestety tendencję do
dzielenia się rzeczami, które mogłyby mi zaszkodzić, ale tutaj już się gryzę w język. Tak. Gryzę się w język, bo może się nie przerabiniło. I co tam? I no i ogólnie bardzo, bardzo burzliwe raczej dojrzewanie, szczególnie burzliwe wewnętrznie, bo raz, że osobowość dosyć taka złożona, dwa, że osobowość poprzez warunki rodzinne, a nawet biologiczne warunki, dosyć zaburzona osobowość, bo no jestem dziecko alkoholików i nawet na etapie ciąży tego alkoholu nie brakowało, więc mam jakieś defekty neurotyczne. Także to wszystko rzutuje na okres dojrzewania i późniejszy. Ale ty odważny jesteś, że takie rzeczy mówisz o sobie i tak z otwartą przyłbicą to robisz. Znaczy, bo ja znam, ja gdzie indziej kładę akcent na to, kim chcę być i co sobą reprezentować. Bo ja się nie silę na zgrywaniu jakiegoś mocarza, na kogoś mądrego, na kogoś silnego psychicznie, na kogoś, kto mógłby być brany za wzór jakiegoś tam czegoś, co jest nęcące. Ja raczej mówię, że jestem słaby, ja raczej mówię, że się boję, ja mówię, że mam braki, ponieważ gdzie indziej widzę wartość. Ja myślę, że te rzeczy są powierzchowne. Tak naprawdę w rdzeniu każdego z nas, poza tą powłoką, nawet psychiczną powłoką, jest taki skarb, że te pozory, te maski, ta postawa buńczuczna, ta postawa takiego człowieka niby silnego jest niczym wobec tego, jaki skarb każdy z nas od dzieciństwa w sobie ma, o ile go nie zatraci właśnie oddając się społeczeństwu. Ja myślę, że ja byłem bardzo samotny jako młody człowiek w etapie dorastania, ponieważ widziałem już w sobie te skarby i te pokłady czegoś, co za czym już zacząłem podążać i widziałem swoich rówieśników, którzy tak łatwo tym szastali i pozwalali sobie to odebrać tylko dlatego, żeby być częścią grupy, częścią środowiska, żeby być lubianymi, żeby nie być samotnymi. Ja wybrałem co innego, ja wybrałem samotność, ja wybrałem odrzucenie, ja wybrałem wyszydzanie, ale ja zachowałem. Też. Tak, ja wiem o tym, Kuba, że ty też. To jest dopiero historia, ci powiem. Historia. Ja mam takie powiedzenie, takie swoje powiedzenie, które wynika trochę z tego, co Kempis tam napisał, że jak umiesz być mały, to umiesz być duży. No i właśnie to... Jeśli wiesz, co mam na myśli. No i to dojrzewanie, po prostu to myślę, że dojrzewanie to jest sztuka nie sprzedania swego wnętrza. No i mam nadzieję, że udało mi się to do tego stopnia, że patrzę w lustro i ciągle widzę tego Czesia młodego, do którego mogę wrócić w każdej chwili i nie muszę udawać mocarza. Tak jak już wspomniałem, że jeśli jakby nie udajesz, może inaczej by to powiedzieć, jeśli potrafisz się do słabości przyznać, to tak naprawdę, znaczy to wynika też z tej takiej chrześcijańskiej takiej narracji, że moc słabości się doskonali. Ja czytałem o tym, ja tym żyłem, to też jest osobny epizod, można by było kiedyś o tym opowiedzieć, bo myślę, że jest to ciekawe. Ja też żyłem mistyką, ja tak jak mówiłem, ja żyłem po prostu Kempisem, ja tą książką żyłem, ja żyłem jak trochę jak zakonnik. Trochę jak zakonnik, że żyłem mieszkając tutaj
w tym mieszkaniu żyłem trochę jak zakonnik przez, nie wiem, przez rok, jak zakonnik po prostu i ja te idee na swoje życie przeniosłem, ja tymi ideami do dzisiaj żyję poniekąd właśnie, że jeśli, dlatego mówię, że ty odważny jesteś, bo ty się przyznajesz do takich rzeczy, wiesz, ja też mam takie przeżycia jak ty, jeśli chodzi o moje życie i tylko, że ja zrozumiałem, że jeśli się zniesiesz ponad to wszystko i będziesz w takim jakby wybaczeniu i przyznasz, że przed sobą przede wszystkim przyznasz, że tak, że to było, że ja pewne rzeczy zrobiłem, że z pewnymi rzeczami sobie nie radziłem czy nie radzę po prostu. Jeśli ty to przyznasz, to ty jesteś już na dobrej drodze, żeby z tym poradzić. I nawet można powiedzieć, że jesteś silniejszy przez to. No tak to działa, bo przeszłość, ja nie jestem moją przeszłością. Ta przeszłość mnie zbudowała, ja mogę być wobec niej tylko wdzięczny. Tak samo jak jestem wdzięczny za ojca, który dał mi przykład negatywny, dzięki któremu jestem tym, kim jestem, ponieważ nie jestem nim. Prawda? Wiesz, nauczyłeś się po prostu, jak nie powinno coś wyglądać, dzięki temu wiesz, jak powinno tak, wyglądać. Tak, jestem wdzięczny. Ja mam to samo. Tak. To samo mam. No. Właśnie, to jest zabawne, że ja się pytam już kolejne pytanie, co się pytam już, a ty w tym pytaniu odpowiadasz na następne poniekąd. To jest no, widzisz. Dziwne. To jest trochę dziwne, bo właśnie się miałem ciebie zapytać, jakie wydarzenia w twoim życiu najmocniej wpłynęły na to, kim jesteś dzisiaj? Czy masz jakieś takie, jakieś powiedzmy dwa, trzy wątki, które byś wymienił, na przykład powiedzmy tak, jak ja bym mógł wymienić, że okres dorastania 16-17 lat to był okres, który bardzo mnie ukształtował i powodował jakby mnie to, kim jestem teraz. I było też kilka innych takich wydarzeń dosyć trudnych, bardzo trudnych, traumatycznych, można powiedzieć, które spowodowały, że, no, że jestem tym kumą, którym jestem teraz. I się tego niestety... No to takie trzy etapy ci wymienię. Jeden na poziomie podświadomym, to jest chyba odrzucenie, jako wiesz, jak mi jak dziecko masz dwuletnie i matka popełnia samobójstwo, to dziecko odczuwa to. Myślę, że to jako odrzucenie i to już determinuje psychikę tego dziecka na całą przyszłość, że będzie cały czas wylęknione odrzucenia, wylęknione i pewnych braków. No to jest jeden etap, czyli te, jak miałem dwa lata. Drugi etap to jest no ten etap dorastania, dojrzewania, ponieważ tam się właśnie krystalizowały pewne wewnętrzne i uwarunkowania, i możliwości, i predyspozycje, i zależy co zaważyło. Ja myślę, że zaważyło to prawdziwe, a nie to wymuszone przez społeczeństwo. I trzeci etap, no to myślę, że właśnie to kupno domu, ponieważ uwolniło mnie to od pewnych dążeń, które każdy człowiek ma, żeby osiągnąć coś w życiu. Osiągnąć coś materialnego w życiu. Ja wtedy już się wyzbyłem wszelkich ambicji po zakupie tego domu, ponieważ mnie już nie nęcą rzeczy materialne. Ponieważ wiem, jak to jest mieć wszystko. No i to są takie trzy etapy. Podświadomy, powiedzmy, że świadomy i taki, który determinuje całą przyszłość. Słuchaj, mam też takie pytanie. Co sądzisz w ogóle o kanabisie? Nie? Czy jest to lekarstwo, czy to jest narkotyk? Jak jest twoje? Czy uważasz, że powinien być zakazany, czy... Bo to wiesz, w Polsce są różne są na ten temat opinie i jest też medyczna marihuana i ludzie się tym leczą i znam też, mam kolegę, który po prostu tego używa właśnie medycznej, bo ma tam problemy z jakieś chyba neurologiczne problemy ma i mu to pomaga, tak? Także, no czy, tak, czy uważasz, że... wiesz, rośliny są lecznicze, naturalne, zdrowe, czyste rośliny są lecznicze, jeżeli były wśród pewnych rdzennych ludów używane jako lecznicze i rzeczywiście spełniały tą swoją posługę. Ich funkcja była zrytualizowana też poniekąd, także nie było to takie używanie, że
Ja nigdy nie miałem dymu żadnego w ustach, ani papierosowego, ani kanabis, ani nic z tych rzeczy, dlatego ja się nie wypowiem z własnego doświadczenia. Natomiast jeżeli są relacje ludzi, którym to pomaga, a rośliny ogólnie pomagają, no to... Znaczy, wiesz co, ja ci powiem, że ja się kiedyś spotkałem z taką kobietą, która była psychiatrą i ona miała bardzo ciekawe to były. Szkoda, że to były tylko dwa spotkania, bo ja tam się z nią mówiłem, żeby z nią porozmawiać po prostu na pewne tematy, które mnie nurtowały. I ona przyjeżdżała tylko dwa razy w miesiącu, ale ona bardzo ciekawe rzeczy mówiła o hipnoterapii i o LSD, tak zwanych eksperymentalnych terapiach, których na zachodzie się leczy. I są bardzo wyniki, podobno bardzo wyniki są obiecujące właśnie schizofrenię paranoidalną, leczą właśnie LSD. I też opowiada właśnie o psychoterapii, tylko o hipnoterapii, że ja się też przez jakiś czas fascynowałem tym, żeby ktoś mnie po prostu położył i zajrzał, odkręcił ten kurek od góry mojej głowy i sobie pod spód zajrzał, co tam jest. Aha. Ja już wiedziałem, że jeśli ja się jeszcze do tego posunę, jakby, że jest pewne ryzyko, że wejdziesz jakby taki, jak jesteś teraz, a możesz wyjść inny, nie? Bo podświadomość to nie jest kałuża, której się pochrapiesz i tyle, jak świadomość, tylko to jest ktoś z oceanu. Tak, to można przestawić bardzo wiesz, łatwo. Tak, nie wiesz, kto tam będzie, wiesz, kto wróci, co w tobie tak, w ogóle... Tak, co się wyleje, a tak. Tak, dlatego ja powiedziała mi właśnie, że jeszcze dokończę jeszcze ostatnie zdanie. Właśnie mi powiedziała, że jeśli chce się zdecydować, to powinienem się bardzo mocno zastanowić nad tym, czy na pewno chce, bo jest dużo ryzyko. Mhm. No, jeżeli jakaś roślina ma właściwości poszerzania jakiejś świadomości czy czegoś, to nie jest dla wszystkich ludzi, ponieważ niektórzy są pod tym względem dosyć... No, newralgiczni, jeżeli chodzi o psychologię, dlatego lepiej, żeby nie otwierali pewnych drzwiczków w głowie. No, jeżeli chodzi o lecznictwo, to tak, ja się nie mogę wypowiedzieć, bo są ludzie, którym to pomaga i dla nich powinno być to umożliwione. No i tyle. Jakie jest twoje zdanie na temat hipisów i tego, co dalej światu i kulturze, muzyce, sztuce? Wiesz, chodzi... Sam kiedyś to mówiłeś na pewnym live u Romana, że jesteś hipisem. Miałeś wtedy wąsy. Ja to pamiętam. Prześmiewczo było, tak? Jakoś tak zgoliłem brodę i wąsa zapuściłem, takiego szerokiego. Ale w ogóle bardzo jest mi bliski nurt hipisów czy bitników. I to jest właśnie ta złożoność nasza, Kuba, że my z jednej strony jesteśmy konserwatywni i tacy zdroworozsądkowi, tradycjonaliści nawet poniekąd, a z drugiej strony bliskie są nam nurty, które są czymś nowym, czymś, co skręca od tego konserwatyzmu, czymś, co nawet zaprzecza temu tradycjonalizmowi. To jest nie mieszanka, nie? Tak. Mamy w sobie to, że potrafimy łączyć te rzeczy, że one mają dla nas wartość jednaką może. I dla mnie jest bardzo bliski nurt hipisowski. Bardzo myślę, że był potrzebny w ewolucji ludzkości, bo otworzył pewne drzwi, dzięki którym pewne myśli czy pewne idee dopiero mogły zacząć się urzeczywistniać i troszkę pchnąć tę ludzkość dalej. No, tak bliskie jest mi. W ogóle idea, taka czysta idea hipisowska jest wspaniała. W Polsce trudno o tym mówić, bo w Polsce jest wypaczone pojęcie komunizmu, komunii międzyludzkiej. Zaraz to jest brane pod jakiś polityczny nawias. No i... No to się ludziom bardzo źle kojarzy, wiesz, no. Tak. Także to jest, wiesz, celowo zdyskredytowano ten ruch, żeby po prostu, no żeby to wyprzeć, tak? Bo tam były bardzo dobre idee, naprawdę były bardzo dobre idee. Tak, no ale wiesz, już kanalizowanie pewnych ruchów wolnościowych ma swoją tradycję bardzo długą. Na przykład Jarocin, co zrobiono z Jarocinem?
I teraz Czerwonoportkowiec co robi? No przecież go tam wstawili po to, żeby on tych młodych ludzi odpowiednio politycznie zaczął nakierowywać. I to się dzieje. Te panele dyskusyjne, to wszystko jest w pewnym duchu, no takim, no negatywno-napletkowym. No. Ciekawe określenie bardzo. No teraz ale, wiesz, no ja też lubię określenia różne wykuwać, ciekawe. Na przykład zamiast, albo jest takie hipisowskie określenie na ludzi spoza ruchu Square, czyli ci skwery po prostu. A ja kiedyś wymyśliłem takie określenie ludzie pozytywki. O! Nakręcisz ich, oni zawsze tak samo zagrają. Dzisiaj jak zapytasz dzieci kim są hipisi, to nie będą wiedziały, ale będą robiły to, o czym ci hipisi mówili. Mhm. I na przykład nie będą chcieli pracować tak jak ich rodzice pracowali, że będą mieli zniszczone ręce, zniszczone zdrowie i będą siedzieli i po prostu na jakiejś śmieciowej emeryturze i nie mieli w ogóle czasu na życie, tylko praca. Już to widać. Ja to pewien widzę. Nurt myślowy, prawda? Tak, pewien tak. Nurt myślowy niepodległościowy, tak, wewnętrznie, tak. Także to zostało zaszczepione, ziarno zostało zasiane i odwrotu już nie ma. Także. No i daj Boże. Co sądzisz o reinkarnacji? Uważam za fakt reinkarnację, ponieważ nie jestem w stanie sobie wyobrazić ani początku śmierci, ani końca śmierci. W ogóle nie jest to dla mnie logiczne, żeby to życie, które teraz przemawia przeze mnie, miało jakiś swój początek. Nie, dla mnie reinkarnacja jest faktem, który odpowiada na bardzo wiele pytań, które są bardzo, bardzo ważne. No, dla mnie reinkarnacja jest czymś oczywistym. Tak czuję. Wiesz, może ktoś do takich wniosków już doszedł wcześniej i stworzył jakiś nurt myślowy, może filozoficzny, ale ja na przykład uważam, że no, że ja byłem zawsze, że my byliśmy zawsze. Tak, tak że jakby to powiedzieć, że ja jestem częścią czegoś większego, czegoś ogromnego jestem częścią i po prostu ja zawsze byłem tego częścią. Tak, tak, ja o tym byłem. Mówię. O tym mówię, tylko pojęcie reinkarnacja ma konotacje te religijne, ma konotacje new age'owskie i to new jest age. Często bardzo chybnie rozumiane. Natomiast ja tu mówię właśnie o tej ciągłości życia i na przykład ja nie wierzę w śmierć. Ja cały czas... Życie jest czymś tak powszechnym, jest czymś tak ciągłym, że reinkarnacja, nawet jeżeli jest ideą, jakby to umysłem ludzkim, jakby zinterpretowaną dość romantycznie, to jednak ona jest jedynym wyjaśnieniem, że my tu przychodzimy na ten świat budować tę energię, która dała nam ciało. Czy która się wcieliła, no, która dała nam ciało. Po prostu przychodzimy tu, albo wracamy, nie wiem, nieważne. W każdym razie jest pewna ciągłość, którą czujemy potrzebę wzbogacać, podnosić, urozmaicać. I to jest napęd życia nawet w przyrodzie. To tylko nasz umysł, który jest zakochany w liniowości, nie może tego pojąć. Że coś jest linearne, niehoryzontalne. Bo nie ma czegoś takiego jak czas. I umysł tego nie jest w stanie zrozumieć, ponieważ umysł, logika, intelekt, mental jest stworzony z czasu. Bez czasu to wszystko się rozpada. A życie mówisz nie trochę, ma. Tak. Trochę mówisz jak prorok właśnie, jak czytałem, tam była taka relacja z tak zwanego siedzenia, oni to nazywali siedzeniami, gdzie właśnie taki ksiądz tam z nimi był. On po prostu relacjonował to, co się tam działo, tak? I właśnie on tam właśnie mówił, ten prorok, że czas jest niepodzielny. Ja ci kiedyś pokażę manifest hipisowski, który on stworzył, który do dzisiaj jeszcze można znaleźć. Jest bardzo ciekawy i myślę, że bardzo aktualny w dzisiejszych czasach ten manifest hipisowski jest właśnie proroka, także no, sam to stworzył i stworzył też wejść wy, czyli wy. Mhm. Ja to teraz rozwinąłem i to też tam można by było kiedyś do tego się odnieść na moim blogu, tam jest ten jakby ludzie spoza, to jest trochę tak, że ludzie, którzy
byli wy, wiedzą, jak to jest być wy, bo wyszli poza to wy i są teraz już spoza. A ci, co są wy i nie wyszli poza wy, nie wiedzą, jak to jest być spoza, bo są cały czas wy. Rozumiesz? No chyba, ale wiesz, pomyślałem teraz, że bardzo fajnym pomysłem byłoby, jakbyśmy komentowali w rozmowach twoje wpisy na blogu, bo ty tak fajnie opisujesz rzeczywistość, że to naprawdę może urosnąć w coś fajnego w rozmowie. Wiesz, jakby to rozszerzać twoje idee, czy twoje pojmowanie świata, czy opis świata, właśnie konfrontując to w rozmowie. To jest świetne. Ja pomyślałem o tym, bo ja ogólnie pomysł mój na kanał jest taki, żeby po prostu wybrane te jakby wpisy nagrywać ze swoim komentarzem i to właściwie na ten moment to tyle, ewentualnie jakieś inne rzeczy, które są spoza bloga, tak jak na przykład to co ja mam w planach, tylko muszę odbadać książkę wziąć, bo on czyta ją teraz, skończy czytać, albo nie wiem, może na chwilę da, żeby to nagrać, bo tak, to taki pomysł jakoś mi przychodziło do głowy, ale to jest dobry pomysł, żebyśmy... No, tak naturalnie jak przyszło mi teraz... spadła szpilka na głowę, no to zakuło i tak wyraziłem myśl. To naturalnie przyszło. Jaka jest twoim zdaniem kondycja tak zwanych wiodących religii na świecie? Znaczy ona, ta kondycja była zawsze jednaka, to znaczy to jest upolitycznienie pewnych ważnych postaw życiowych. Zawsze polityka, zawsze religia to jest upolitycznienie czegoś, co narodziło się samoistnie. Stworzenie na instytucji, przykład... tak. Tak. Jak się temu przyjrzeć, to widać w tym, że ktoś po prostu zauważył jakby koniunkturę, zauważył, że można coś na tym zarobić. Przeinaczyć pewne wzniosłe nauki, tak wypaczyć, że z pewnych powiedzeń, które przypisują Chrystusowi, stworzyć wierno poddańcze, niewierzące w siebie ślepe owieczki. No, przeinaczono jego pewne wspaniałe słowa, wspaniałe idee i wykorzystano je przeciwko naprawdę zacnym ludziom, którzy chętnie by poszli za Chrystusem, tylko nigdy nie mieli szansy, ponieważ słowa Chrystusa zostały tak wypaczone strasznie. A wiesz, a propos, dzisiaj zacząłem tłumaczyć książkę z 1892 roku, jakąś zagraniczną, chyba jakiegoś transcendentalisty amerykańskiego, który mówił o wyprawie, też użył słowa Jehoszua do Egiptu i nauczań jakichś nawet dalekowschodnich misteriów. Jakie jest twoje zdanie na temat alkoholu i kultury alkoholowo-tytoniowej? Czy twoim zdaniem alkohol to trucizna? Alkohol, spirytus, to jest bardzo, bardzo, bardzo ciężka sprawa, bo... Słucham? Wiesz co, bo tak przytoczyłem troszkę mimowolnie. Kiedyś dostałem oflagowanie posta na to, za takie określenie na Facebooku, bo udostępniłem takiego mema, nazwijmy to, gdzie było określenie arabskie al-guhl, od alkoholu, al-guhl, coś w tym oddają. I tam było napisane, że to jest duch, który okrada twojego ducha. Spirytus. Tak, no dusza, spirytus, nie? Dlatego zacząłem zdanie od słowa spirytus, bo rzeczywiście dla mnie coraz bardziej jasne staje się, że człowiek pod wpływem alkoholu jest człowiekiem nawiedzonym. To jest czyste, to jest czyste nawiedzenie i bardzo wiele wskazuje na to, że człowiek pod wpływem alkoholu jest owładnięty jakąś siłą, która nim powoduje. To jest taki temat wielki. Jak wygląda życie w twojej miejscowości? Jak oceniłbyś swoją niezależność żywieniową czy energetyczną? Oj, nie. Jak to się tutaj w ogóle odbywa? Jaka to jest miejscowość? Wiesz, my tu mieszkamy na takiej zapadłej wsi, gdzie przez odcinek 50 kilometrów, no tu nad Wartą, przez odcinek 50 kilometrów nie ma mostu żadnego. My jesteśmy na środku tego odcinka 50-kilometrowego. Także tam mamy z tyłu ścianę Warty nie do przebycia. Z przodu mamy Puszczę Notecką, 100 km ściana lasu, też nie do przebycia bez środka transportu. Bus u nas nie jeździ. Auta nie mam. Prawa jazdy nie mam.
Najbliższe miasto jest 20 km albo w lewo, albo w prawo. Tu są tylko wsie. Na wsiach co chwilę zamykają sklepy, bo plajtują. Dlatego siłą rzeczy człowiek musi się ograniczać, bo jak do tego, jak te zakupy zrobić? Mam ten motorek 50 pojemności. No i wiem, widziałem, bez prawka można jeździć. Tak, można jeździć bez prawka, no ale tam dużo się nie zabierze. Dlatego mówię, że to trzeba jakoś zrównoważyć. No nie jest to łatwe życie, ale jest to życie na własnych warunkach i to jest najważniejsze. No, ale jest dużo, dużo zieleni, dużo przyrody, dużo ciszy. Przede wszystkim cisza jest niesamowita na tej wsi. Cisza jest piękna. No może to jest troszkę większe niż to górskie miasteczko, ale jest taki klimat takiego... Takiego to jest miasto, nie? Tam jest ile miastu jest. 10 tysięcy może więcej no trochę. Taki przystanek Alaska, tak? Tak. Troszkę tak. Także ja bardzo to lubię. Ten czas troszkę wolniej płynie. No ale no cóż, mieszkam w bloku, także tam mam ulicę za sobą jest. Także no, tak to wygląda. No wszystko ma swój urok. Ja jak gdzieś jadę do rodziny, mieszkają w bloku, to ja lubię. Ja w ogóle, ja jestem tak bardzo skrajnym człowiekiem, że ja uwielbiam tłum ludzi, uwielbiam duże miasta, uwielbiam perony, gdzie jest tak tłumnie, że człowiek się przeciska, uwielbiam autobusy zatłoczone, a jednocześnie jestem takim odludkiem. I weź to połącz, nie? No to jest złożoność człowieka, no. Czesław, co w ostatnim czasie Cię najbardziej zajmuje, pasjonuje, co w ostatnim czasie pochłonęło Cię bardziej niż zwykle? Rąbanie i piłowanie drewna. To tak na takiej płaszczyźnie typowo fizycznej i materialnej. Ale piłuję dużo drewna i rąbię i składuję, bo zima się zbliża. Lubię to, uwielbiam, bo to jest takie atawistyczne dla faceta, że wiesz, mamy nieocieplony dom. Poczucie sprawczości, tak. Mamy nieocieplony dom, tutaj w zimę jak wstajesz, to jest, wiesz, 2-3 stopnie. Tylko dlatego, że ruchu powietrza nie ma. Jakby był ruch powietrza, to by było tak jak na zewnątrz. I tu musisz naprawdę zadbać, bo ja nie mieszkam sam. Ja mieszkam z ukochaną i z kotkiem i ja muszę zadbać o to, żeby tu było ciepło i żeby te rury nie zamarzały i żeby tu się dało funkcjonować. A nie mam pieniędzy na drewno. Dobrze, że na działce mamy własny lasek. Ja muszę też tą gospodarkę, wycinki na własnej działce jakoś robić tak, żeby kurde, jednego roku nie wytnę wszystkiego, nie? Także to trzeba i siłę mięśni i mózg w to włożyć. Ale uwielbiam to, uwielbiam, bo ja pamiętam w mieście żyłem i grałem namiętnie w gry survivalowe. I ja tak też sobie wyobrażałem, że tak domek sobie budujesz drewno, składujesz ognisko, tak, rozpalasz. Tak. I tak to kochałem, a teraz mam to na co dzień. I ta proza życia jednak jest, to jest piękne. To jest przypisane dla faceta, że musi z tym toporkiem pójść, porąbać, rozpalić, zadbać o jedzenie i tak dalej. To jest piękne, uwielbiam to. Nie wyobrażam sobie inaczej. Ja też lubię ogniska. Wspaniałe. Ogniska, takie survivalowe klimaty też lubię. Też krzesiwko i... Kiedyś miałem kanał na YouTube survivalowy, ale były jakieś tam połączenia konto Google+, coś usunąłem, jakieś konto, tam były przypisane konta, ja chyba główne usunąłem, kupa filmów takich survivalowych mi znikła. Takie jakieś tam gotowałem w przyrodzie, w ambonach spałem, no ale to... W ambonach strzeleckich? Ciekawe. No, bo jak jakieś szuwary są, a ty jesteś w drodze, w lesie, i noc cię zastanie, no to nie ma większego luksusu niż ambona wtedy, bo jeżeli masz tutaj, słyszysz dookoła jakieś dziki, jakieś zwierzęta leśne, a jednocześnie możesz sobie wejść na ambonkę, położyć się, skulić na podłodze. Nad ziemią, nie śpisz na ziemi, tak, tylko nad ziemią. Tym bardziej, że też rano tej wilgocie, to wszystko. No, ambona w lesie to jest jeden wielki luksus. No.
Okej, okay. No bo ja też pytałem, wiesz, pod takim kątem, czy się zajmowałeś jakimiś książkami, czy czytałeś jakieś ciekawe rzeczy, które... Aha, bo ja tak nie odpowiedziałem, tak, tak. Nie odpowiedziałem ci w ogóle na pytanie. Znaczy odpowiedziałeś... Co mnie zajmuje ostatnio. Odpowiedziałeś z tej strony takiej bardziej przyziemnej, wiesz? Tak. A nadziemnej no, strony... Bo zazwyczaj o tej porze roku, czyli jak się jesień zbliża, to ja odwiedzam Stachurę, to znaczy czytam opowiadania Stachury. W tym roku chyba nie. Jakoś nie w tym roku. Natomiast co mnie zajmuje poza takimi fizycznymi rzeczami? Nie wiem, powiem ci. Powiem ci, że dobrze zauważyłeś, że jakieś wypalenie we mnie było i że przyszedłeś, Kuba, i że możemy rozmawiać, bo może to będzie to tym, co mnie zajmie. No bo naprawdę jakąś taką mam wewnętrzną pustkę, no, której nie chcę usilnie zapełniać, ale poddam się temu, co przyjdzie, dlatego fajnie, że przyszedłeś. Wiesz, już 2 godziny minęło ponad. Tak, widzę. Świetnie. Także 2,5 godziny jest kawałek stumeka, że tak powiem. Tak, ale że nic nie przerywa, że bo te perypetie wczorajsze to był obłęd, ale jest super. No, także... Mam nadzieję, że ludzie przez to przebrną, bo to 2 godziny jest kawałek oglądania. No, ale wytrwali gracze są na moim kanale. Ja mam książki 16-godzinne, także... Wiem, słuchałem. Słuchałem, przeszedłem przez to, także wiesz. No. Zostały nam 2 ostatnie pytania. O. Także... No... Zobaczymy. Jak twoim zdaniem układa się przyszłość ludzkości? Patrzysz na Ziemię w przyszłość? Tak. Te wszystkie procesy ewolucji, jakkolwiek by nam się wydawały trudne i beznadziejne, to jednak myślę, że są krokami w przyszłość, które muszą być pokonane, żeby wytworzyć w ludzkości jako całości, jako pewnemu organizmowi psychodusznemu, psychoastralnemu, pewne umiejętności przetrwania na płaszczyźnie takiej świadomości, że pewne trudności muszą być. Te trudności, myślę, wytworzą w ludzkości pewne procesy, które pozwolą ewoluować dalej. Jakkolwiek te trudności wydają się właśnie wydają się apokaliptyczne. Ty mówiłeś ostatnio, tak jeszcze bym przed ostatnim pytaniem bym tak się chciał odnieść do tego, co mówiłeś na ostatniej transmisji o tym moim wpisie zagubione 10-90, że ty się do tego poczuwasz bardzo, że to jest, że czujesz się jakby częścią tego nurtu. Jakoś no tak, jestem, to jakoś? Jestem rocznik 90. No i ty też jesteś z lat 90. i my jesteśmy przedstawicielem takiej generacji, która żyła na totalnym przełomie. My jeszcze należymy do tego PRL-u, bo ja nawet mam akt urodzenia PRL. I jednocześnie byliśmy świadkami tych wszystkich przemian niesamowitych. Jak jeszcze internetu nie było, jak nie było komórek, świat był zupełnie inny, inaczej smakował. Wypożyczalnie kaset, no, spotykanie się z rówieśnikami pod blokiem i tak dalej. To życie inaczej smakowało. Świadomość w ogóle, świadomość relacji międzyludzkich była inna, bo nikt nie był dostępny pod telefonem. Niektóre rodziny w ogóle nie miały telefonów. Pamiętam te czasy, pamiętam. Tak. Także była zupełnie inne. U mnie na klatce do tej pory spod farby przebija logo Telekomunikacja Polska. No, do tej pory przebija. Ale ja lubię takie akcenciki. Ja lubię, jak idę przez miasto i widzę chodnik, który widać ewidentnie, że był budowany jeszcze w 80-tych, 70-tych latach. To jest dla mnie takie nostalgiczne. Nie lubię, kiedy ta kostka nowa jest kładziona i tak dalej. Jadę koleją i widzę te semafory stare. Jejo, jak mnie to wzrusza. To jest rodzaj jakiegoś, można by powiedzieć, skrzywienia troszkę takiego romantyzowania
No tak, romantyzowania trochę przeszłości, trochę. Tak, bo myśmy dziećmi byli, ale z drugiej strony przecież to były trudne czasy, te rozboje, kradzieże, włamania do aut, kradzieże do mieszkań, do domów, jakieś radia w tych samochodach. No te bandy, pamiętam, że osiedla się tłukły, wszedłeś na inne osiedle, to nie wyszedłeś, nieobity i tak dalej. Trudne czasy, ale jakże piękne, jakże barwne, jakże smakowite z dzisiejszego punktu widzenia. Ja naprawdę współczuję tym młodym ludziom, co od dzieciństwa są w telefonach. Jakie one będą miały wspomnienia? I przewija rolki. Ma takie dziecko, 3-4 lata jest w telefonie, dorasta, ma 15 lat, jest w telefonie, ma 25 lat, jest w telefonie. Straszne. Kurczę, wiem, cośmy przeżywali, jakbyśmy 10, 15, 17 lat, rany boskie, to aż strach. Naprawdę. No, to nie wiem, czy się orientujesz, bo często, znaczy ostatnio Kwiecień nagrywał kilka filmików, właśnie o tych rolkach wspominał. Właśnie te rolki, te takie shorty, te rolki, że ludzie, aha, ja to często widzę, że ludzie po prostu tak bezmyślnie biorą i bezmyślnie przewijają po prostu tak telefon. Ja jak się na czymś takim łapię, to momentalnie, ja się bardzo szybko na czymś takim łapię czasami. Raczej rzadko to robię, jak zaczynam na przykład, na Facebooka w ogóle nie wchodzę, ale widzę, że ludzie bardzo często właśnie idą i na przykład siedzą w autobusie 30 i rolki lecą, rolki, cały czas rolki. Tak. Ja dzisiaj słuchałem wywiadu z tym, z Rahimem i Fokusem z Paktofoniki i oni tam mówili, że nawet bity, podkłady do rapu są tworzone pod rolki, pod 30-minutowe, już są kawałki rapowe tworzone i podkłady pod 30 sekund, bo wiedzą, bo gdzieś tam obliczyli, że uwaga dzisiejszego młodego człowieka może trwać tylko 20 ileś tam sekund. Tak jak oni mówili, że oni do radia mogli nagrywać kawałki tylko 2,5 minuty, bo nie, wtedy, w tamtych czasach 90. uwaga słuchacza, widza była na 2 minuty ponad troszkę, tak dzisiaj 20 sekund. No. A piosenki nie ma na 15-minutowe, 20-minutowe? No właśnie. Na przykład Dama Pamięci, rap żałobny. Tak. To jest piosenka. Albo Człowiek jest niewdzięczny. Tak. No to. Aż mi melodia zagrała w głowie tej piosenki. No, tak, no to. Ale my dziadki jesteśmy, Kubuś. Boże. Słuchaj, no to mam jeszcze ostatnie pytanie do ciebie. O. Uwaga. Czym dla ciebie jest miłość? Jak ją postrzegasz? Czym jest ona dzisiaj lub do czego ją sprowadzono? Twoim zdaniem. Miłość. Ojej, to duże słowo, duży rozdział w życiu każdego z nas. Miłość przede wszystkim dla mnie jest, najpierw jest czułością wobec otaczającego nas życia, wszystkiego, bo miłość to, miłość do drugiej osoby to jest tylko przeniesienie tego, co czujesz w sobie. Także ja w ogóle, miłość do drugiej osoby to jest taki temat, no wiesz, to tak naprawdę jest nieistotne. Najważniejsze jest to, ile ty tej miłości masz w sobie, bo z obfitości serca mówią usta. I miłość to jest pewnego rodzaju czułość, wrażliwość wobec tego, co nas otacza. To jest słuchanie wewnętrznego głosu i podążanie za nim, a jednocześnie to podążanie za wewnętrznym głosem, tak zwanym głosem serca, zawsze będzie czymś, co trafia w drugie serce, czyli zawsze będzie tą komunią między dwojgiem ludzi, i nawet nie ludzi, tylko ogólnie świadomości ze świadomością. To jest miłość, to jest wrażliwość na pewne bardzo subtelne sygnały, które mamy i od człowieka ku człowiekowi, od rośliny ku człowiekowi, od zwierzęcia ku człowiekowi, od człowieka ku wszechświatowi. To są takie subtelne rzeczy, tylko to słowo miłość jest tak wyświechtane jak Bóg. A to jest czucie. Miłość to jest czucie. I
I naprawdę bardzo je ograniczamy, jeżeli mówimy tylko o miłości jakiejś cielesnej czy do drugiego człowieka, bo to jest tylko najbardziej jakby gruba i najbardziej cielesna i najbardziej niesubtelna część tego wspaniałego zjawiska, jakim jest współodczuwanie, współrezonowanie. To jest miłość. No i to nawet nie jest rzecz na słowa, bo słowa oczywiście definicje są tylko opisem bardzo martwym. Ale miłość to jest nawet podanie ręki drugiemu człowiekowi. To wszystko się wyraża bardzo subtelnie. Trudno jest o tym mówić, ponieważ zawsze to okroisz mózgiem swoim i swoją perspektywą. No ale cóż można dodać? Miłość to jest po prostu oddawanie siebie drugiemu. Czy to drugiemu człowiekowi, czy to drugiemu drzewu. No, to taka moja odpowiedź. Wiesz, tak, bo tak sobie zacząłeś mówić, a ja tak sobie wyszukałem taki tekst z mojego bloga, który kiedyś napisałem, bo jak zacząłeś mówić, to razem mi zaświetało coś z tyłu głowy, wiesz. I ten tekst nazywa się Pogody ducha ludzie. Napisałem, kiedy pisałem ten wpis, no to wpis już pominmy, no może, ale jest taki tekst, który wyniknął sam z siebie właściwie, kiedy zacząłem pisać. Przerwałem pisanie tego wpisu, zacząłem pisać ten tekst. To jest krótki taki wierszyk, można powiedzieć. Dobrze, tak? Dobrze. On brzmi tak. Pogody ducha ludzie wam życzę. Jak widzę, ilu jest smutnych wśród was, przytulajcie innych, bądźcie uprzejmi dla siebie i innych, kochajcie bezinteresownie, bez chęci posiadania czy kontroli, gdyż tylko taka miłość jest prawdą. Przyjaźnijcie się, pomagajcie sobie, ale mądrze, z poszanowaniem dla was samych, gdyż nikt inny tak was nie poszanuje, jak wy sami. I bądźcie dla siebie, dla innych, po prostu, bez dopowiedzeń i suplementów, gdyż najcenniejsze, co możecie dać innym, to czas. No i to jest właśnie miłość. To jest też twoja odpowiedź na to pytanie. I od razu przypomniałeś mi, Kuba, mój stary wiersz, który kiedyś też napisałem. On się kończy słowami coś tam, idźcie, niech się łudzą, że krew wasza jest krwią cudzą. Ale no to chodziło o miłość, ale chodzi też o to, że wszyscy jesteśmy połączeni. No w każdym, no. Także ja ci dziękuję bardzo za zaproszenie, za rozmowę. Miło mi bardzo. Jeszcze mam nadzieję, że się, tak, bardzo mi miło, naprawdę cieszę się, że się nam to udało zrobić. I wiesz, mam nadzieję, że się czujesz trochę teraz zrealizowany, bo mówiłem, tak, że potrzebujesz czegoś innego, także. Tak, potrzebne mi jest właśnie takie otwarcie się, rozmowa żywa. Tak jak mówiłem na tym nagraniu, że mi brakuje czegoś takiego i mam nadzieję, że coś z tego wyniknie dalej, Kuba, że takie rozmowy, może troszkę krótsze, ale byśmy uskuteczniali w przyszłości. To jest świetne, myślę, dla nas. Wiesz, to naturalnie wyszło, bo to wiesz, wywiad wywiadem, ale myśmy sobie też trochę porozmawiali, jakby troszkę taką dygresję zrobiliśmy w paru sprawach i to się trochę tak rozciągnęło. No, ale to jest nieuniknione i to jest dobre. No, także myślę, że no, nie wiem, czy będziemy kończyć teraz, czy jeszcze byś coś chciał dodać. Dla wytrwałych jest to na pewno materiał dla wytrwałych, no bo 3 godziny to jednak jest trochę czasu. Tak, no co dodać, podziękować. Dziękuję jeszcze raz tobie za zaproszenie i za pytania i za uwagę, bo to jednak też dużo czasu. Dziękuję widzom i na twoim kanale, i na kanale Bez Chaosowania za wytrwałość przede wszystkim. Bo za wytrwałość, tak, za uwagę, za czas, za wsparcie, bo wsparcie nie tylko pieniężne, chociaż też, ale wsparcie słowne, wsparcie pewnej solidarności, serdeczności. Bardzo dziękuję. No i chyba słowem dziękuję najlepiej jest kończyć, bo to jest właśnie wdzięczność, coś najbardziej budowniczego we wszechświecie. Niczym no to pozwólmy, Kuba, działać wszechświatowi. No, my róbmy swoje, siejmy wsiędy, owędy, a gdzie to pójdzie, na jaki grunt trafi, to już nie nasza broszka. Niech się dzieje, wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba, my tylko róbmy swoje. Nie przejmujmy się tym. Ja wiem po sobie, że jest dobrze, tylko trzeba z sercem coś robić. No. Także dziękuję ci za rozmowę. Ja też ci dziękuję. Transmisję. Słuchaj,
Nie wiem, jak to będziemy robić, czy nagrywanie, czy jakoś to utniesz, czy co to będzie, nie wiem. Zobaczymy. Nie, myślę, że pójdę. 3 godziny jest równiutko, także dziękuję. Dobrej nocy wszystkim. No, trzymajcie się, dzięki. No, hej, pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Teraz czekaj, jak to wyłączyć.